30 grudnia ubiegłego roku poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski wystosował list do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza z propozycją zagospodarowania części nieruchomości zwanej Czerwonymi Koszarami położonej w Ostródzie przy ulicy Grunwaldzkiej. Pomysł nie jest nowy, jednak dopiero teraz pojawiły się okoliczności sprzyjające przywróceniu jednostki do życia. Jeżeli się pojawiła tylko taka okoliczność, o której mówił pan minister Macierewicz, że w roku 2016 chce, żeby powstały co najmniej 3 brygady obrony terytorialnej kraju, więc natychmiast wystosowałem pismo, przedstawiając jednostki 1954 jako doskonały obiekt, który może spełniać wszystkie warunki na szkolenie bądź też zlokalizowanie obrony terytorialnej tu właśnie w Ostródzie. W ostatnich kilku latach wiele jednostek z naszego regionu zostało zlikwidowanych lub przeniesionych do innych lokalizacji. Ostróda, jako miasto położone w północno-wschodniej części kraju, jest ważnym punktem strategicznym pod kątem bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego kraju. Na przywróceniu jednostki do życia z ekonomicznego punktu widzenia mogłoby również skorzystać miasto. Kilkuset stacjonujących żołnierzy korzystałoby z okolicznych sklepów czy komunikacji miejskiej, zwiększając tym samym wpływy z podatków zasilających budżet samorządowy. Pamiętajmy, że jesteśmy prawie że na flance wschodniej, północno-wschodniej, tak to bym określił. I to jest dość newralgiczny punkt, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronność naszego kraju. A tak się jakoś stało, że w ostatnich 8 latach wszystkie jednostki, które były na tej flance północnej i wschodniej, po prostu zostały zwinięte i albo zlikwidowane, albo wyprowadzone z tego obszaru. Wydaje mi się, że korzyść to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego kraju, a ta taka namacalna, materialna, wojsko w Ostródzie zawsze było. Czas najwyższy, żeby też wróciło. Korzyści również są również takie, że jeśli by tu było 500-600 żołnierzy obrony terytorialnej, muszą z czegoś żyć, muszą jeść, muszą tu mieszkać, więc myślę, że to jest korzyść dla mieszkańców również naszego miasta. Nie wiadomo, jakie są szanse powodzenia idei przywrócenia Czerwonych Koszar. Jednak szanse na pewno zwiększyłoby zaangażowanie władz miasta. Kiedy tylko usłyszałem wypowiedź publiczną, że te 3 brygady, wypowiedź publiczną pana ministra Macierewicza, że te 3 brygady obrony terytorialnej kraju w 2016 roku powinny w Polsce powstać, natychmiast to pismo wystosowałem. Nie ukrywam, że zwróciłem się również do pana burmistrza, że dobrze by było, żeby w ślad za moim pismem poszło też pismo i deklaracja, że taka jednostka ze wszech miar terytorialna, obrony terytorialnej w Ostródzie, dobrze, żeby się tu znalazła. Mam nadzieję, po dwóch rozmowach z ministrem Macierewiczem, że może szczęśliwie doprowadzimy to do finału i tutaj ta jednostka odżyje. W czerwcu bieżącego roku na terenie ostródzkiego Expo Mazury odbędą się targi Pro Defense, skierowane do stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji proobronnych oraz klas mundurowych. Ponadto w połowie lata w Warszawie odbędzie się szczyt państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i te dwa wydarzenia mogą sprzyjać pomysłowi zagospodarowania Czerwonych Koszar. Jak będzie? Na decyzję ministerstwa na pewno przyjdzie poczekać. Na początku lipca ubiegłego roku w starostwie powiatowym w Działdowie została podpisana umowa z wykonawcą dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo i Łowo-Osada. Droga została wyremontowana w iście ekspresowym tempie. Po upływie 5 miesięcy drogę oficjalnie oddano do użytku. Inwestycja za 17 milionów złotych została dofinansowana z regionalnego programu operacyjnego. Nowe RPO zakłada przede wszystkim dofinansowanie dróg, które doprowadzają do głównych tras, tak zwane TNT. Dzięki temu nasz plan zakłada w sumie 9 inwestycji, 6 podstawowych i 3 rezerwowe. Oczywiście jest to perspektywa 2020 roku.
z możliwością do 2023. I mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować wszystkie 9 inwestycji. Współpraca samorządów pozwoliła sięgnąć po środki unijne oraz wykonać inwestycje w krótkim terminie. Korzystaliśmy tutaj środki unijne, ale jak zawsze potrzebny jest udział własny. I gdyby nie współpraca lokalnych samorządów, pana starosty, burmistrzów, wójtów tutaj z terenu powiatu działdowskiego, porozumienie, zabezpieczenie środków własnych, jest to około 3 milionów złotych, praktycznie trudno by było zrealizować tę inwestycję, bo czas ucieka, pieniądze były określone tylko do końca poprzedniego roku, więc naprawdę dobra współpraca, przemyślana decyzja lokalnych samorządów, a wszystko to jest na potrzeby rozwoju gospodarczego tego subregionu. Cały ruch w powiecie działdowskim, szczególnie towarowy, odbywa się drogami wojewódzkimi. Dlatego też inwestycja ta ma wysokie znaczenie dla rozwoju powiatu. Ja mogę powiedzieć, że to jest strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego naszego powiatu, ponieważ w naszym powiecie nie ma sieci dróg krajowych, czyli dróg autostrad i dróg ekspresowych. Dlatego cały strumień transportu drogowego przeniesiony jest przez drogi wojewódzkie. I stan tych dróg, czy dobry stan dróg, determinuje możliwości przewozowe z naszego powiatu i do naszego powiatu. Na przestrzeni ostatnich 2 lat zostały wyremontowane 3 drogi w powiecie działdowskim. W skali województwa pozostało 35% dróg wymagających pilnych remontów. Zarządzamy siecią 1800 km. W tej perspektywie, a praktycznie w ostatnich 2 latach udało nam się przebudować 371 km. No, trzeba przyjąć, że 35% jeszcze sieci wymaga pilnych remontów. Także wyzwania są duże. Zmodernizowany fragment drogi ma długość blisko 10 km. Podczas prac wymieniono nawierzchnię, poszerzono drogę, przebudowano skrzyżowania oraz zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Większe zaangażowanie mieszkańców w podejmowaniu decyzji o życiu miasta. To jeden z głównych aspektów, które postawił sobie Urząd Miasta w Olsztynie. W tym celu został stworzony Olsztyński Panel Obywatelski. My chcemy zaproponować naszym mieszkańcom, żeby ta forma dialogu dotycząca rozwoju naszego miasta mogła po prostu być cały czas rozwijana. I jednocześnie zapytać ich o ich zdanie, stanie mieszkańców Olsztyna. Jestem przekonany, że będzie służyło to przede wszystkim wyciąganiu stosownych wniosków, definiowaniu problemów, jak i ich rozwiązywaniu. Olsztyn jest pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na jego uruchomienie. Taka technika doceniana jest w wielu krajach na świecie. Oprócz wydawania swojej opinii na dany temat przez stronę internetową, mieszkańcy będą mogli również dołączyć do panelu za pośrednictwem drogi pocztowej lub skontaktować się z obsługą panelu poprzez specjalną infolinię. Naszym takim podstawowym celem w tym projekcie jest dotarcie do tych mieszkańców, którzy jeszcze nigdy do tej pory nie wypowiedzieli się w sprawach miasta, których nikt nigdy nie zapytał, jakie jest pani zdanie na ten temat. Oczywiście nie chcemy zadawać pytań czarne czy białe, czyli takich wynikowych. Chcemy się dowiedzieć trochę więcej. Panel obywatelski jest formą dialogu, narzędziem komunikacji oraz sposobem prowadzenia badań opinii publicznej. Istotą panelu jest to, że badania są prowadzone w sposób ciągły, na reprezentatywnej grupie mieszkańców. Ta grupa także będzie względnie stała. Bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, co te osoby myślą, co te osoby czują tak naprawdę, jakiego Olsztyna pragną. Badania będą dotyczyły różnych kwestii, będą dobierane w przemyślany sposób oraz w porozumieniu z zainteresowanymi. Tutaj w Urzędzie Miasta zostanie powołany taki międzywydziałowy zespół, który też w konsultacji ze środowiskiem, z organizacjami społecznymi, ze środowiskiem akademickim będzie opracowywał swego rodzaju plan badań, tak? Jakie tematy, jakie kwestie są szczególnie ważne, czego byśmy się chcieli dowiedzieć o mieszkańcach Olsztyna i czego byśmy się chcieli od nich dowiedzieć. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku mają ruszyć pierwsze badania. W połowie lutego zostanie wybranych 10 tysięcy mieszkańców. Każdy z nich otrzyma zaproszenie, w którym znajdą się szczegółowe instrukcje. Do panelu będzie mógł dołączyć każdy dorosły mieszkaniec Olsztyna, nawet jeśli nie otrzyma zaproszenia. Od 21 stycznia może zarejestrować się na uruchomionej właśnie stronie internetowej olsztyn.panelobywatelski.pl.
Już po raz 12 mieszkańcy Ostródy jak co roku nicz nie wypełnili parafią niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W świątecznym nastroju w niedzielne popołudnie wszyscy byliśmy uczestnikami prawdziwej uczty duchowej. Na koncercie kolęd i postarabek Zaśpiewajmy Dzieciątko wystąpiły chór Bel Canto z Olsztyna i chór Kamerata z Iławy. Przyjechaliśmy do Ostródy z kolędami, z koncertem kolędowym już po raz kolejny. Zawsze miło wspominamy pobyt tutaj w tym mieście i na tym festiwalu. Dzisiaj zaśpiewamy 9 kolęd. Są to kolędy opracowane częściowo na nasz zespół przez iławskiego kompozytora Jakuba Wojciechowskiego, ale też w repertuarze mamy kolędy, które są ogólnie śpiewane przez chóry w całej Polsce. Gro tego naszego dzisiejszego występu będą stanowiły kolędy i pastorałki mniej znane. Organizatorami tej wspaniałej imprezy było Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiane Oddział w Ostródzie, Centrum Kultury w Ostródzie oraz Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jako gospodarz pięknie zaśpiewał chór z Ostródy. W Ostródzie też są piękne chóry, które pięknie śpiewają. Wszyscy znamy chór zamkowy, który od wielu, wielu lat śpiewa, a w tej parafii od 5 lat też jest chór. Jest to bardzo amatorski chór i dość kameralny, bo jest nas tylko kilkanaście osób, ale też śpiewamy, uświetniamy tutaj msze święte niedzielne, triduum paschalne i pasterkę. No i dzisiaj występujemy też podczas koncertu kolęd. Koncert kolęd i postarałek jest częścią obchodu Bożego Narodzenia i tak jak Orszak Trzech Króli na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych w naszym mieście. Z dużym uznaniem spotkał się występ najmłodszej artystki Amelii Krysiak, uczennicy klasy trzeciej. Za wykonanie swojej kolędy otrzymała gromkie brawa. Rock'n'rollowa sesja z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka w roli głównej. Jej efekty oglądać można w kalendarzu na 2016 rok. Dla mieszkańców Niezapominajki to była kolejna okazja do wzięcia udziału w niezapomnianej przygodzie. Coś wspaniałego, naprawdę, brak słów. Ma się taki zaszczyt, tak, że tutaj mogę uczestniczyć w takiej sesji zdjęciowej, tak? Ktoś mnie tam zobaczy i w ogóle nawet koleżanki, które ze mną tam uczestniczyły, to jest takie wspaniała rzecz, ponieważ ludzie, którzy nie uczęszczają do takiego domu, tak, to one mają dopiero jakieś pojęcie, tak, orientują się, że rzeczywiście coś się tutaj dzieje i coś dobrego. I to jest wspaniała rzecz, naprawdę. Czułam się taką aktorką, taką wyjątkową. Jakoś tam wyszło dobrze i zadowolona jestem. I czułam się bardzo dobrze. Bardzo. To była taka rozrywka, taka wesołość. No i bardzo pięknie byliśmy przyjęci w Aniołowie. Poczęstowali nas, bardzo miłe towarzystwo. Naprawdę, gdzie pójdziemy, to nam jest tak zawsze wesoło, tak się cieszymy. To jest nasze drugie życie, naprawdę, bo co by w tym domu człowiek robił? A tak jest zajęty, nie myśli o starości. Tym razem motywem przewodnim były zabytkowe motocykle. Kilka z nich użyczyli pasjonaci i właściciele dwóch kółek z duszą. Pierwszy raz brałem udział w tego typu projekcie. Bardzo mi się to podobało. Uważam, że to bardzo fajny, przede wszystkim niekomercyjny projekt i dlatego też wziąłem w tym udział. Nie obyło się też bez awarii, bo jeżeli mieliśmy dojechać do Kadyn, to tam też nastąpiły awarie. Ja powiem, chodziłem z brudnymi rękoma, bo zaczepiałem z powrotem łańcuch do motocykla, no więc były też takie przygody. Dla podopiecznych Niezapominajki była to podróż w przeszłość, ponieważ część z nich na takich motocyklach jeździła w młodości. Poza tym była to też integracja z pracownikami Domu Pomocy Społecznej, którzy również wzięli udział w sesji. Mogliśmy lepiej poznać naszych mieszkańców, to na pewno. Razem dzieliliśmy się swoimi odczuciami i razem przeżywaliśmy to samo wydarzenie. Dało nam to taką możliwość poznania się ze stron, których tak naprawdę w pracy codziennej nie widzimy u siebie. Zarówno mieszkańcy zobaczyli pracowników inaczej, ładnych, fajnych, nie w białych uniformach, i mieszkańców też w takim klimacie z ich lat młodości.
Sesje trwały od lipca do października. Zdjęcia realizował Krzysztof Kosecki. Jak sam przyznaje, współpraca z takimi modelami to dla niego czysta przyjemność. Oni w ogóle się nie stresują. Bardziej to było zauważalne, że my jako obsługa całego tej imprezy, obsługa, jeśli chodzi o opiekę biegunów z DPS-u, byli bardziej zastosowani niż sami mieszkańcy. Oni przychodzili, ubierali się w stroje, siadali na motor i to wszystko, co trzeba było powiedzieć. Sami pracowali przed aparatem, wszystkie te pozy, tak jak wspomniałem na konferencji, te szczere, naturalne uśmiechy, to wszystko wynikało od nich. Fotograf już myśli o trzeciej edycji kalendarza. W przyszłym roku tematem przewodnim mają być sceny z filmów. Marzyłem o tym, żeby zostać strażakiem. Interpretacja prozy, mówienie wierszem czy pokaz wokalnych umiejętności. Z takimi zadaniami musieli zmierzyć się uczestnicy castingu na aktora Elbląskiego Teatru. Sprawdzamy doświadczenie, dotychczasową pracę, wykształcenie, przygotowanie zawodowe. Chcemy zobaczyć, jak wyglądają, jak mówią, jakie mają umiejętności szybkości reagowania na uwagi. Do teatru wpłynęło 70 zgłoszeń, natomiast na przesłuchania zaproszono 22 osoby. Wśród nich Mikołaj Ostrowski. Co narusza raz ustalony szyk. Mimo że występ przed jury jest sporym wyzwaniem, to patent na to jest prosty. Wyjść, pokazać to, co się ma najlepszego, najlepiej bez stresu, chociaż nie zawsze to wychodzi. Stres może być motywujący lub demotywujący. Ja na szczęście mam nadzieję, że chyba mam ten pierwszy, czyli motywujący, a to się jeszcze okaże. To nie tylko okazja do zaprezentowania swoich aktorskich umiejętności, ale i okazja nawiązania nowych znajomości, a te w pracy aktora są istotne. Spotykać ludzi, rozwijać się, jakoś tak, o to chodzi. No. Obecnie Elbląski Teatr poszukuje aktorki w wieku od 24 do 30 lat, a także dwóch aktorów między 24 a 30 oraz 35 a 40 rokiem życia. Poszukiwanie nowych członków zespołu związane jest ze zmianami. Z teatru odchodzi Łukasz Kaczmarek, który z elbląską sceną związany był od września 2014 roku. Grał w takich spektaklach jak Mistrz i Małgorzata, Matnia, Sprawa Elbląska czy Sztuka. Ostatnio zobaczyć można go było także w najnowszej produkcji Miłość ci wszystko wybaczy. Obecnie teatr poszukuje aktorów z przygotowaniem wokalnym. Związane jest to z kolejnymi premierami zaplanowanymi na ten rok. Wśród nich m.in. Mayday, latający cyrk Monty Pythona czy Wysocki Okudżawa. Nie zabraknie także klasyki. Na koniec roku planujemy spektakl Krakowiaki i Górale, czyli Cud Mniemany. Albo odwrotnie, Cud Mniemany, czyli Krakowiaki i Górale. Krakowiaki. Potrzebujemy większej ilości aktorów, większego zespołu, żebyśmy byli w stanie zrealizować ten spektakl. Zespół teatru liczy 20 osób, 8 aktorek i 12 aktorów. Podczas przesłuchań udało się wybrać jednego z kandydatów. Mikołaj Ostrowski już niedługo dołączy do zespołu teatru. Na pozostałe decyzje jury trzeba poczekać.